Moment oczekiwania przed wejściem do kościoła. Naszych dzisiaj najbliższych naszemu sercu gości. Jego ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Zawistowskiego, księdza dziekana Zdzisława Mikołajczyka, pana wojewodę wraz z małżonką. Pragnę powitać również pana wójta naszej gminy i wszystkich gości miłych, którzy z nami dzisiaj obchodzą to wspaniałe świętowanie. Dużo radości, dużo miłych, wspaniałych przeżyć, bez wyjątku życzę wszystkim. Rozpoczęło misterium, czyli tajemnicę zbawienia całej ludzkości. I ta niedziela palmowa rozpoczyna dni Paschy, to znaczy męki i zmartwychwstania Chrystusa, przez które to Chrystus Pan zbawił, czyli ocalił cały świat i człowieka. Pascha w języku polskim to znaczy przejście. Naród izraelski obchodził uroczyście pamiątkę swego wybawienia z niewoli egipskiej. I przejście przez Morze Czerwone do ziemi obiecanej,
i wybranej ziemi Kanaan. Podobnież te dni upamiętniają nam przejście Chrystusa ze śmierci do zmartwychwstania. Najmilsi, niedziela dzisiejsza ubrana jest tymi pięknymi palmami, czyli ubrana jest w tradycję, tradycję naszej ziemi, nas, ludu Bożego, który idzie również z wiarą w sercu, z wiarą w Chrystusa przez śmierć do zmartwychwstania. Jest to ta Pascha, to przejście. Najmilsi, chrześcijaństwo jest religią radości. Radości dlatego, ponieważ ukazuje nam moment cierpienia, ale które kończy się triumfem zmartwychwstania. Chrześcijaństwo ukazuje nam człowieka takim, jakim on jest. W swoim cierpieniu i w swojej śmierci. Ale jednocześnie poucza nas, że każdy z nas zbawiony przez Chrystusa ocalony idzie ku życiu wiecznemu. Najmilsi, to tylko człowiek, który odrzuca Boga i wiarę w Boga i w Chrystusa, może być smutny, ponieważ jego filozofia prowadzi ku śmierci, ku nicości. Nas Chrystus prowadzi ku zmartwychwstaniu. Koncepcja człowieka chrześcijańska to próbowanie siebie w cierpieniu, w zmaganiu, ale które kończy się radością zmartwychwstania, zwycięstwa. Taki najmilsi bycie, wspominając to sławcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te palmy swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Dokonał uroczystego poświęcenia palm wielkości. Grzeszy
procesji, śpiewając Chrystus Królem, Chrystus Bogiem. W tej chwili rozpoczyna się procesja wokół kościoła, po placu kościelnym, parafialnym. Jest to moment wyjścia uczestników procesji z palmami kościoła. Proszę bardzo, imponujące rozmiary palm. Kamera nie może objąć ich wysokości. Musi obejmować fragmentami panoramicznie. Będzie to możliwe wykonanie w odległości. Pan proboszcz osobiście prowadzi. Czy mogę się zorientować, księdze proboszczu, ilu uczestników dzisiaj jest na tej uroczystości z palmami? To znaczy chodzi o gości, czy chodzi o parafian? O parafian. No, trudno mi powiedzieć, ale jest w każdym razie 3/4 parafii jest w tej chwili. A tak, samych pal, ile może być na sztuki? Myślę, że setka przekroczy. O, bardzo imponujący myślę, że wygląd. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać już po wykonaniu naszej pracy. Dziękuję serdecznie. Niosą palmę mieszkańcy parafii w uroczystych strojach ludowych, regionalnych. Przebrzmiały dzwony kościelne. Procesja dobiega końca. Palmy ponownie weszły do kościoła. Mam jeszcze okazję obejrzeć końcówkę uczestników procesji. Wielu z nich jest w oryginalnych ludowych strojach kurcioskich. Wdzięcznymi uczestnikami parafii są dzieci w towarzystwie rodziców. Wszystkie oczywiście posiadają większe lub mniejsze, najczęściej własnoręcznie wykonane palmy. Lecz pokorą się w samego siebie, przyjąwszy
tym co zewnętrzne uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa spłaciła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością. Cała tej mszy pełną ekspozycją tych palm. Końcowa modlitwa księdza biskupa. Ma miejsce dzisiaj w Lipnikach, ale w szczególny sposób. Ksiądz proboszcz, jego ambicja pragnęła, aby pogłębić to piękno wyrażone przez regionalne przeżycia wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej. I te palmy są tego wyrazem. Oczywiście Niedziela Palmowa wprowadza nas wielkie tajemnice wiary chrześcijańskiej, Chrystusa cierpiącego i Chrystusa zmartwychwstałego, zwyciężającego. Chrystusa pouczającego nas, że i my przez cierpienie, przez życie doczesne idziemy do życia wiecznego. Te dni mają wielki ciężar gatunkowy w swojej treści, ponieważ ukazana jest w pełni wizja chrześcijańska człowieka. Człowieka, który jest nie tylko materią, ale i jest duchem i ma w sobie ten obraz Boga wyciśnięty w jego naturze. I
z woli Bożej. Człowiek przeznaczony jest do życia wiecznego. Dlatego chrześcijaństwo jest tak radosne. Nie kończy się tylko na rozsypaniu się materii, ciała, ale idziemy w wieczność. Nie w nicość, ale w wieczność. I Chrystus Pan ukazuje nam tę wielką prawdę w tym wielkim tygodniu. Piątek, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. I wreszcie triumf zmartwychwstania ukazany nam jest w Wielkiej Niedzieli, zmartwychwstanie Chrystusa. I jak powiedziałem, właśnie człowiek jest zakorzeniony w danym regionie, przeżywa swoją wiarę w kontekście tej ziemi, w której się urodził, z której się wywodzi. Ziemia Kurpiowska jest ziemią bardzo bogatą w taką wyobraźnię, przeżycia głębsze, ale w kontekście właśnie tej ziemi. Liczne parafie to jest jeden region. I chodzi o to, żeby w tym regionie ta palma nie zaginęła. Żeby ta tożsamość kulturowa, religijna ludzi tego regionu była podtrzymywana, żeby nie zaprzepaścić tego, co przez wieki zostało wypracowane. Oczywiście łyse zostały rozreklamowane w poprzednich latach. To nie znaczy wcale, że inne parafie nie mają tradycji, a rozwinąć chcemy jak najbardziej połączyć również palmę tę z Niedzielą Palmową, bo takie jest miejsce. Im palma dni. Od ilu lat pani te palmy u siebie wykonuje i wystawia? Może takie 20 lat. Za 20 lat, a wcześniej nie można było? No nie, bo dzieci małych nie było. Może więcej, może 40 lat. Ile pani lat ma? Pewnie 70. Nie, bo ile lat? Nie, już te palmy. A pani ze swoimi palmami jak często wychodzi do kościoła? Często niedzielę palmową. Co palmową niedzielę przynoszę. I tak od ilu lat? Ci mało to przynoszę zawsze. No to fajnie. A jak pani wykonuje tą palmę, to z czego? Z borówku, z zegleniu. I tak. Z tego ma znowu zielone było. To strasznie dużo tego materiału wychodzi, prawda? Dużo, ale bardzo mało na poświęcić. Nie można zbierać było tego. Tak ciężko było to naprawdę. A leśnicy nie krzyczą? Nie. To pan się tylko nas trochę zgadzi. Proszę uprzejmie. No. Niech panie będą uprzejme pokazać te swoje palmy w całości ze wszystkimi wykonawcami. Jak się pani nazywa? Proszę, Karysława. I pani mieszka tutaj na miejscu Wójtnika? Tak, Wójtnika. Tak, a i śliczna ta palma jest tu pani. Sama pani ją wykonuje? Tak, ile ona ma metrów wysokości? 4,60. No śliczna. A ile dni ją pani budowała? Tak, no ślicznie wygląda. Kto jeszcze chce pokazać swoją palmę? Może zróbmy to najpierw krótki wywiad z bliska, a potem pokażemy te palmy w całości z większej odległości, dobrze? A pani z tą swoją palmą to skąd przyszła? Tu w Lipnikach. I jak się pani nazywa? Asi, Bączek Joanna. Dobrze, i to jest właśnie z córką, tak? Tak, proszę uprzejmie. Mamy tu jeszcze trochę mniejsze palmy pod ręką i kto ją wykonał? Ciocia. Ciocia, a ty jak się nazywasz? Beata Bochut. Mów wyraźnie, bo nie słychać. Beata Bochut. Tak, bardzo ładnie. Tak, no, mamy tu jeszcze inne palmy. To jest pani bezpośrednio wykonana przez panią palmę? Tak. I ile pani na nią czasu poświęciła? Tylko pół dnia zrobieniem. No i troszkę zbierania tych borówek. No, a leśnicy nie krzyczą, jak się zbiera borówki? Nie krzyczą. Tak. I sama pani nie robiła? Krzyczą, z córką. Córka mi pomagała. Tak, a ona jest tutaj? Nie ma jej? W tej chwili nie. W tej chwili nie ma. No i jeszcze tutaj kto ma palmy? A ty jak się nazywasz? Tak. No. I sam ją budowałeś?
Chyba nie, tak? A z kim? Ja pomagała pobie. Tak? No dobrze. Ich wykonawcy wyglądają jako mali ludzie przy tych bardzo wysokich palmach. No ale zbliżymy je. O, i teraz widać, jak rzeczywiście wysokie są te palmy. Tutaj też. Proszę nie zasłaniać tylko twarzy. O, bardzo ładnie. I teraz pojedziemy od dołu do góry, żeby było widać wszystko w całości. Tak, o. Są nawet trudności z wejściem z takimi palmami do kościoła, bo drzwi są za niskie dla tych palm. To co? Dziękujemy.